Zostałem takie pytanie na swoim YouTube od pana Łukasz. Andrzeju, jeżeli chodzi o ten czas pod napięciem, to wspomina się, że niby ma na hipertrofię to około 40 do 60 sekund trwania serii. Ja troszeczkę będę przerywał to czytanie i tutaj malutki komentarz ode mnie. 40-60 sekund to niby jakieś jest optimum, tak? Ale do czego też? O ile dobrze pamiętam, to ten podział, teoretyczny podział też zaznaczam, jest 0,20, znaczy 1,20 sekund niech będzie, do 20 sekund, później jest 20-40, a później 40-60. Więc dlaczego w ogóle hipertrofia została tak spopularyzowana w dzisiejszych czasach, że jedyną hipertrofią jest hipertrofia cytoplazmy czy tam sarkoplazmy, tak? To hipertrofia zajdzie przy najmniejszych nawet ilościach powtórzeń. Jeżeli ktoś zrobi 12 serii po singlu, czy tam 16 serii singla na ciężarze odpowiednio dużym, też znajdzie hipertrofię pod warunkiem, że zje odpowiednio dużo, przyjdzie na następny trening, dołoży ciężaru, znowu powtórzy proces, za rok będzie o wiele większy mięsień. To jest coś, co obserwowałem wielokrotnie, czyli nieważne, czy to były dwa powtórzenia, czy trzy, po prostu wzrost czy mięśnia jako ogółu jest i tak zawsze widoczny, chyba że ktoś ma bardzo nieanaboliczne środowisko, czyli je za mało, śpi za mało, ma za dużo stresu, za dużo kawy pije, nie wiem, ma niedobór hormonów jakichś anabolicznych, ma jakąś chorobę, takie tam sprawy, prawda? Albo dlaczego na przykład mielibyśmy sądzić, że 40-60 sekund nie daje siły? Oczywiście, że daje siły. Na przykład, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli zrobiłbym 10 razy 10 trening i bym wyrobił wszystkie 10 razy 10 powtórzeń, musiałbym użyć ciężaru, który nie da mi siły, a nawet mi ją zabierze po jakimś czasie. Czyli po paru tygodniach robienia 10 razy 10 stałbym się po prostu słabszy. Ale był czas, kiedy na przykład dawało mi to taki pik siłowy, ale z kolei nie postęp. Czyli pamiętam, jak wyciskałem 145 kg w wieku 22 lat, 21-22, nie? Ważąc 75 kg i tak miałem wyżyłowane na maksa te wyniki względem diety, jaką stosowałem. Muszę przyznać, że byłem to po prostu bardzo, bardzo biedny, z biednej rodziny wielodzietnej i bez ojca i tak dalej, nieważne. Moja dieta się opierała ogólnie na chlebie i mleku. I jak bardzo, bardzo niechętnie patrzono na to, że parę jaj dziennie zjem, czy trochę plasterek mięsa. Więc na takiej bardzo, bardzo kiepskiej diecie udawało mi się takie wyniki kręcić. Jednak w momencie, gdy dostałem tak zwanej grypy żołądkowej, w 3 dni po prostu wynik mi spadł na 115 kg. Czemu? Byłem po prostu niedożywiony chronicznie, tak? I wtedy postanowiłem sobie zrobić plan 10 razy 10, bo już po prostu myślałem, nie mam nic do stracenia, nie? Rozwijałem siłę od 115 do 145 przez 2 lata, powiedzmy, a tutaj cechy nie ma. Po prostu chroniczne niedożywienie, plus jeszcze choroba układu pokarmowego jakakolwiek i nie ma. Jeżeli z kolei byłbym bardzo dobrze odżywiony, tłusty nawet, to wtedy rzeczywiście mógłbym przejść grypę żołądkową, mieć zero spadków, bo mam duże zapasy własnej tkanki tłuszczowej, choćby, żeby pokryć jakieś tam koszty energetyczne w czasie, kiedy nie mogę dostarczyć energii z zewnątrz. To by było optymalne nawet wtedy, że co jakiś czas zachorować i wtedy może schudnąć troszkę z tłuszczu. Więc zacząłem wtedy 10 razy 10, to był rok właśnie 2000, może 3? Coś w tym stylu. I nie, 2002 jeszcze był. I pamiętam, że w 4 miesiące odzyskałem pełną siłę, ale już ważyłem 82. Czyli ten plan zadziałał hipertroficznie. Zacząłem co prawda od 50% powiedzmy maksa, czyli na przykład na ławce z 60 tylko, 10 serii, 4 minuty przerwy.
Pierwsze parę treningów nie byłem w stanie wyrobić 10 razy 10 w przysiadach i w ciągach, tylko bo były za ciężkie, za trudne, to było lato. I nawet ćwiczenie w piwnicy nie pomagało, bo po prostu nawet w zimnej piwnicy było za gorąco. I nie miałem takiej też wytrzymałości, jednak szybko to nadrobiłem, z tygodnia na tydzień miałem więcej tych serii. I przez 4, powiedzmy, te miesiące doszedłem do takich wyników i ludzie na sekcji trójboju wtedy powiedzieli, że ty już nie masz siły, bo robisz 10 razy 10. No to ja tak trochę dla jaj wziąłem, no chciałem po prostu gościa nabrać, że bez rozgrzewki wycisnę swój stary max. I tak tylko chciałem zdjąć sztagę, ale tak poczułem, że jest bardzo lekka, wziąłem ją, opuściłem, wycisnąłem. I tak samo zrobiłem też w martwym ciągu, było to wówczas 215 kg. I po prostu szczęka mu trochę opadła, ale przyznam, że dla mnie też opadło, bo nie byłem przygotowany, że mentalnie nawet na to, że coś takiego się stanie. Bez rozgrzewki wziąłem swojego maksa z czasu, kiedy jeszcze 4 miesiące temu miałem mega spadki przez tą grypę żołądkową. Czy moja dieta się bardzo wtedy poprawiła? Nie. Nie, nie. Tak? Jednak no, kalorie jakieś tam były na plusie, powiedzmy. Kiepskiej jakości to wszystko, bo to chleb, mleko, jak powiedziałem, i jeszcze wegetarianinem byłem. 14 lat byłem wegetarianinem. Więc jakoś to działało. Jednak gdy spróbowałem plan 10 razy 10 zrobić w roku 2012, czyli to było około 10 lat później, dostałem regresu siłowego. Dostałem regresu siłowego, już byłem za silny w tym momencie na ten plan. I jak sami widzicie, plan w którymś momencie może działać cuda, a w którymś momencie może ci szkodzić. Ten sam plan praktycznie, tak? Z tymi samymi założeniami. Po prostu za dużo powtórzeń już było. Gdzie w bardzo dużym sukcesem akurat w latach na przykład 2008-2010 ogromny sukces odnosiłem na 10 razy 2 lub 10 razy 3 w zakresach powtórzeń. 10 serii po 2, 10 serii po 3. Bardzo duże progresy robiłem. Wycisnąłem 210 kg przy wadze 94 kg. Właśnie robiąc takie 10 razy 2 lub 10 razy 3. Całe ciało w ten sposób ćwiczyłem. I teraz 10 razy 10, 2 lata później, kill, nie? Zabiło po prostu moją formę. Ja akurat w tym momencie ćwiczyłem MMA, to się tak może nie przejmowałem, ale za to do MMA też się nie nadaje za bardzo, bo zakwasy są ogromne. Po prostu chciałem mocno kondycję zwiększyć. Tak ciężko było kondycyjnie, że się raz w życiu tylko pożygałem na treningu. A zresztą tej kondycji nie musiałem wcale zwiększać, bo i tak, jeżeli z kimś wygrywałem, to wygrywałem w ciągu kilku sekund, dusząc zazwyczaj. I już nie ma ucieczki z mojego duszenia. No tak, sorry, ale takie jest, chłopaki. Jak ktoś ma pojęcie, jak dusić, to polecam się nauczyć. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, jak dusić, uważam, że zamiast wykręcać ręce czy nogi w BJJ, to powinni po prostu nauczyć, jak dobrze dusić i już. I się w tym wyspecjalizować. Więc nie ma takiej reguły, że jeden plan 10 razy 10, hipertrofia, tutaj da siłę, tutaj zabierze siłę. Nie ma reguły, nie wiadomo kiedy to co będzie. Możemy tylko domniemać, że czym starsi jesteśmy, to jest ogólne prawidło, to jest z podręczników, od Polikujna choćby, że czym starszy jest twój wiek treningowy, tym mniej powtórzeń będziesz potrzebować. Gdzie ludzie często mają odwrotną tendencję i na starość robią dużo powtórzeń, a nie, zamiast mało, ale no też się im nie dziwię, bo jak nie umieją ćwiczyć, nie umieją wyciskać, nie umieją przysiadać, nie umieją martwych ciągów robić, skaleczyli się, no i jak oni mają duże ciężary zakładać. Kulturyści zazwyczaj nie umieją tego robić. Może umieli w którymś momencie, ale masa ich tak obrosła, że stracili dobrą dźwignię, nagle musieli jakoś inaczej to zrobić. Nieważne, jest za dużo zmiennych tutaj. Trzeba, jak ci klata nie wchodzi w wyciskanie leżąc, to znaczy, że nie umiesz wyciskać, moim zdaniem. Jak nie umiesz
w martwym ciągu zrobić z prostymi plecami, no to nie umiesz martwego ciągu tak naprawdę. Jeżeli nie umiesz głębokiego przysiadu zrobić, żeby czwórki czy tam pośladki zadziałały dobrze, no to nie umiesz przysiadu zrobić, ale możesz się nauczyć. Może ci to zabierze rok, może ci zabierze dwa dni, może ci zabierze 10 lat, ale warto się nauczyć podstaw, bo bez podstaw po prostu daleko się nie zajdzie. I teraz wracając do tej hipertrofii całej. Czym starszy jesteś, tak, tym mniej powtórzeń wymagasz, ale to jest jedyne takie prawidło, co można tutaj postawić. Mówimy o wynikach, a nie o tym, czy no jestem staruszkiem i teraz robię dużo powtórzeń tylko, bo już jestem staruszkiem, tak? To nie jest żadna logika. Jeżeli ten staruszek by chciał mieć przyrosty, to by musiał robić jeszcze mniej powtórzeń niż kiedyś za młodu. Taki przykład fajny podam. Był taki zawodnik Michael King. No już dawno go nie widziałem, ale jeszcze jak wygrałem Mistrzostwa Europy w WPC w 2016 roku, to ostatni raz z nim rozmawiałem na tych mistrzostwach i to był taki dziadek, który wygląda dosłownie jak Święty Mikołaj. Santa Claus po prostu, nie? Tylko go przebrać na czerwono. Broda, wszystko, po prostu aparycja idealna. Bardzo takie grube łapy, nadgarstki, tak, 65 lat, jakąś chorobę miał, że na emeryturę wcześniej poszedł. No i dziadzio po prostu wszystkich rozpieprzał na ławce. Wyciskał 220-230 kg, ja wówczas startowałem w setce i wyciskałem, już nie pamiętam, nawet 200, poniżej 220, troszeczkę, coś takiego, nie? Więc ja się z nim tam trochę zgadałem. Się okazuje, że w czasie wyciskania on myśli tylko o trzech rzeczach. Wciskaniu szyi w ławkę, ściskaniu sztangi, nie łamaniu i wciskaniu palców w ziemię. A ręce same robią robotę. Tak, bo już po tylu latach się już tak wyrobiły, że same to robią. Po prostu podadzą mu sztangę, a już ręce wiedzą, co zrobić. On tylko się zajmuje stabilizacją aktywnie. I teraz co bym chciał powiedzieć o tych powtórzeniach i tak dalej, tych zakresach. Dziadzio po prostu, Michael King, King on the Bench, to jest jego ksywa była. On najwięcej w życiu wycisnął 240 kg, a mówimy o 20 lat wstecz, tak? 20 lat wstecz już miał największy wynik 240. Więc jeżeli on na starość z jakąś chorobą, która mu umożliwiła wcześniejszą emeryturę, nadal wyciskał 220-230, będąc takim troszeczkę już ledwie żywym, to sami widzicie, że robienie większej ilości powtórzeń wcale nie jest konieczne na starość. On robił zazwyczaj 3 do 5 powtórzeń i sobie bardzo leniwie przychodził, sobie jeden talerzyk, dwa talerzyki, 3-4. I jak czuł, to brał więcej, jak czuł, to brał trochę mniej. Także nawet trening nie był wielki objętościowo, ale na pewno nie był na dużo powtórzeń, nie był na dużo serii, po prostu był tyle, żeby on energię jeszcze miał. Zdrowie podupada i tak dalej, ale siła była, prawda? Nic mu się nie działo tego wyciskania złego. Więc to jest taki przykład, że właśnie czym starszy człowiek, tym powinien raczej mniej objętości mieć niż więcej. Czy on nie miał hipertrofii, jeżeli wyciskał tyle, ile wyciskał? No miał. Czy był tłusty? Był tłusty oczywiście, jak to Święty Mikołaj też jest tłusty. Mimo, że jest święty, to jest tłusty. Tak, tylko że hipertrofia to nie jest coś takiego, że się nie liczy, jeżeli ktoś jest tłusty. Oczywiście, że się liczy, jak jest tłusty. I tak samo znajdziesz ludzi, którzy mają raczej małą skłonność do odkładania tkanki tłuszczowej. Alireza tutaj taki jest na przykład, który chyba nie ma genu do tłuszczu w ogóle żadnego. Po prostu podnosi po 1-2 powtórzenia i wygląda. On jest nawet mistrzem kraju w kategorii 65 IFBB w kulturystyce. Tylko że oczywiście już po tym osiągnięciu już nie startował w kulturystyce. On po prostu odpierdala trening, robi naprawdę, nie widziałem, żeby on robił więcej jak kilka powtórzeń, nie? Do 10 to jest, 10 powtórzeń to jest taka dobitka albo jakaś rozgrzewka ewentualnie u niego.
ciężkie ciągi, ciężkie przysiady, ciężkie wyciskania i czasem tam dodaję jakieś bary i podciąganie na drążku. Tam czasem, wiadomo, cuduję jakieś rotacje, ale to nie są może bardzo masogenne ćwiczenia. I co, hipertrofia jest? No jest taka hipertrofia, żeby zwyciężyć kategorię 75 IFBB w UK, która w UK ogólnie jest więcej na pewno kulturystów zawodowych niż w Polsce i zawsze było i być może zawsze będzie, chyba że się w Polsce coś zmieni, jeżeli chodzi o podatki i inne rzeczy. Jeśli na to spojrzeć praktycznie, to jeśli przyjmiemy, że jedno powtórzenie z normalnym tempem trwa 3 sekundy, na przykład w przysiadzie 2 sekundy schodzimy w dół i 1 sekundę wstajemy, to ten zalecany czas pod napięciem mielibyśmy mniej więcej około 15 powtórzeń w górę. No taka teoria jest, że schodzimy 2 sekundy do dołu, a 1 do góry, ale jak tak patrzę na kogoś, to wychodzi, że 5 sekund. W ogóle to po co teoryzować? Po prostu nagrywasz sobie serię i patrzysz, ile czasu ci zabrało te 15 powtórzeń. Jeżeli ci 15 powtórzeń zabrało no, więcej jak minutę, no to sobie obetnij powtórzenia do 60 sekund. Chcesz? Możesz mieć 60 sekund w ten sposób. Albo zmniejsz ciężar, żeby szybciej wykonywać. Albo po prostu dotleń się jakoś, albo zwiększ swoją zdolność kondycji do robienia przysiadu, bo na dużo powtórzeń po prostu płuca padną, zanim mięśnie padną, prawda? Zresztą uważam też, że ja na przykład w tym moim planie 15-10-5, po co są 15? Ostatnio miałem konsultację, gdzie ktoś powiedział mi, że kiedyś próbował 15-10-5 i zrobił chyba z 300 powtórzeń na jedno ćwiczenie w 15. Ja mówię, jak to kurde, przecież to 3 serie po 15 są 2 serie rozgrzewkowe, 1 seria główna. Czyli tak naprawdę masz 15 powtórzeń, jeżeli ci wyjdzie, nie? No tak, ale tam źle zinterpretował i tam w chuj rozgrzewek zrobił, to 20 serii po 15 równa się 300 powtórzeń. No to jest dziwnego, że nie wyszło za bardzo. Jednak ja sami widzicie też jednak, że ktoś mógł sobie jeść, robić ogromną hipertrofię tutaj, 20 serii po 15, ojejciu, przecież to powinna być ogromna hipertrofia teraz. No jednak nie będzie, bo zyski są i straty, tak? Są inwestycje i korzyści z inwestycji. Jeżeli włożysz w inwestycje więcej niż ta inwestycja ci da zwrotu, to straciłeś, prawda? Jeżeli kupujesz samochód, to po wyjeździe z salonu już on jest warty o VAT mniej, czyli ten 20%, tak? To nie jest za dobra inwestycja. Kupujesz chatę, już za rok będzie parę procent więcej warta. Jeszcze doliczyć inflację i tak dalej, to jeszcze lepiej. Więc są takie rzeczy, których po prostu się nie opłaca robić. I teraz więcej, bo mogę kupić albo jedną chatę, albo 10 samochodów. O, więcej objętości jest w samochodach, nie? No, ale to będzie strata, prawda? Po prostu czasem zrobić lepiej jedną rzecz małą, która będzie zyskowna, niż kilka rzeczy niby dużych, fajnych, ale no bo chata tak nie podnieca faceta jak samochód chyba. Zależy kto. Zależy kto. Ale zawsze musi być jakiś taki zdrowy rozsądek, także nie zakładajmy sobie, że seria trwa tyle, a tyle, więc tyle powtórzeń. Po prostu mierzymy czas. Ja pamiętam kiedyś jeszcze, pamiętacie w latach, jak mówiłem, gdzie miałem tą siłę z taką słabą dietą, gdzie powiedzmy w ciągu 2 lat od 115 doszedłem, nawet od 100, doszedłem do 145 na takiej kiepskiej diecie studenckiej. Nawet nie nazwijmy tego studencko, to jest kurde, strzępek studencki chyba diety. Mleko i chleb, więc na tej diecie powiedzmy ćwiczyłem triceps i zauważyłem, że jak powyżej 30 sekund przechodzę, to nie mam postępu na następny trening. W następnym treningu jestem słabszy, a jak jestem słabszy, to wiadomo, też mniejszy raczej będę. Wiotki taki, zresztą to się czuje też po mięśniach, że nie są takie naprężone, takie brzuszaste i tak dalej, więc Wtedy sobie ktoś mi mierzył czas i wyszło mi, że 8 powtórzeń robię w 30 sekund.
tak? Akurat tego ćwiczenia, czyli czachołomaczy. Więc nie przekraczałem później 8 powtórzeń. To była taka moja naturalna prędkość na 8 powtórzeniach, żeby nie przekroczyć tych 30. Ilekroć się pokusiłem, zrobiłem więcej sekund, miałem regres. Po prostu nie pasowało mi. Więc zamiast po prostu wziąć tę całą wiedzę o czasie napięcia i się trzymać tych tyle sekund na to, weźcie sobie do siebie, dostosujcie te wszystkie sekundy. I inne sekundy będą na triceps, a inne na biceps być może. Gdyż każdy mięsień troszeczkę ma inną charakterystykę, każdy ruch ma inną charakterystykę. Zginanie nadgarstków można zrobić sobie, czy unoszenie sznagielek bokiem, można zrobić 20 powtórzeń, 20 sekund. Z kolei 20 przysiadów zabierze nam 1,5 minuty, jak nie dwie. Bo później trzeba dużo, dużo oddychać też, tak? Inna sprawa, że nawet jeżeli stoimy z tą sztangą i sapiemy, ale tam jest 200 kg naładowane, czy to nie jest time under tension? To jest nadal time under tension. Nie ma czegoś takiego, że czwórki odpoczywają nam tu. Nie, one nie odpoczywają. One, nawet jeżeli powiedzmy, że są w takiej pozycji, gdzie nie muszą się nadwyrężać, to jednak na pewno nie odpoczywają. Także ja proponuję nie traktować time and retention jako 20 sekund, 40 sekund, 60 sekund takich przedziałów, tylko wziąć te przedziały, potraktować jako taki podpowiedź, a później do siebie to wprowadzić, co wyjdzie tylko z doświadczeniem, wyjdzie tylko z mierzeniem. Ja jako trener muszę się nauczyć ciała tego zawodnika, ciała tego zawodnika, ciała tego zawodnika, muszę się nauczyć wielu ciał. Wy przynajmniej się nauczycie swojego ciała. No są osoby, co na przykład jak przekroczą 6 powtórzeń, to już nie urosną. Ty? Chciałbyś, nie? Nie, jak przecież... Ty po prostu leniwy jesteś, co? Nie. Dobra, taki żarcik. Dobra, gdzie tutaj jest? Ale jak wiemy, nie są to z praktycznego punktu widzenia optymalne zakresy powtórzeń, jeśli chodzi o hipertrofię, szczególnie chodzi o ćwiczenia złożone. Jak to ugryźć twoim zdaniem? No właśnie, mówisz o teoretycznym i praktycznym. Mówisz, że to nie są praktyczne zakresy powtórzeń, ale po prostu teraz, jeżeli już jesteś praktykiem, no to po prostu zmierz czas. Jeżeli ci ten przysiad rzeczywiście wychodzi taki długi, to albo ciężar masz za duży, chcesz w 60 sekundach się zmieścić? Spoko. Ale te 60 sekund, czy to jest 60 sekund z teorii, czy to jest te twoje 60 sekund, w których ty dobrze reagujesz? No ja zauważyłem, że na przykład w planie 15-10-5 mam dzień piątek i na podstawie wielu ludzi, którzy ćwiczyli, zauważyłem, że jeżeli ciężar, jaki używają w dniu dziesiątek, stanowi więcej niż 80%, już powiedzmy 85% tego ciężaru z piątek, to zatrzymają się z progresem, zaczyna się przetrenowanie. A w piętnastkach z kolei to jest jakieś 70% piątek. Więc celowo obciąłem, dałem takie wyznaczniki, graniczniki matematyczne, gdzie obliczamy, bierzemy ciężar z piątek razy 60% i to jest twój maksymalny ciężar na piętnastki. Bierzemy ciężar z piątek razy 80% to jest twój maksymalny ciężar na dziesiątki. Tak mógłbyś więcej, ale jak zrobisz więcej, prawdopodobnie nie zdążysz z regeneracją, żeby 3 razy w tygodniu tą samą grupę przećwiczyć, albo raz na 1,5 tygodnia, jeżeli plan 15-10-5 jest na 1,5 tygodnia rozciągnięty. I właśnie tutaj jest ta cała kombinatoryka tego wszystkiego. Nie patrzymy tylko na to, że tyle powtórzeń jest najlepsze na masę, tyle powtórzeń na siłę, czy coś tam. Badania naukowe coś tam pokazały. A co jeżeli badania naukowe były robione na prostowaniu nóg? Jak to prostowanie nóg do uginania bicepsa teraz się odnosi, do rozpiętego, do wyciskania i tak dalej. Jeżeli prostowanie nóg było tym takim ulubionym ćwiczeniem badaczy i oni badali hipertrofię czworogłowego, hipertrofia mięśni hamstringów, na przykład, czy łydek, jak sami wiecie, one rosną w troszeczkę innym tempie niż czwórki. Czwórki rosną i od dużych ilości powtórzeń, i od małych ilości powtórzeń.
To jest zazwyczaj, tak? A z kolei hamstringi zazwyczaj od dużych ilości powtórzeń to po prostu tylko cierpią. Wystarczy o wiele mniej powtórzeń zrobić na hamstringi. Łydki to już jest zupełnie jeszcze inny rozdział, że no, trzeba znaleźć swoją metodę najlepiej. Może to być trening pliometryczny, skoki, może to być z kolei duże ciężary, może to być też duże pompowanie jeszcze jakieś, tak? Zależy u kogo, jak te łydki tam lepiej są zbudowane, z jakiej proporcji, z jakich włókien. I teraz jeżeli ta czwórka sama w sobie jest mierzona, powiem jeszcze więcej, nawet nie tyle czwórka jest mierzona w takim badaniu, tylko mięsień obszerny boczny, czyli głowa zewnętrzna tej czwórki jest zazwyczaj brana pod uwagę, jest mierzona, są jakieś tam przekroje poprzeczne na skanie, czy może biopsje ewentualnie robią, właśnie też ulubiona biopsja chyba jest właśnie z tego mięśnia, o ile dobrze kojarzę. Biopsja oczywiście kosztuje, się później kuleje trochę po niej, ale no, cena za to, żeby później ktoś się chwalił, że o hipertrofii wszystko wie, a tak naprawdę wie wszystko niczym, bo wie wszystko o tym, jak średnia statystyczna w prostowaniu nóg na głowę zewnętrzną czworogłowego uda działała przy danej ilości powtórzeń, przy danym tempie i tak dalej. Także czy to jest cud, czy to jest czyjaś metoda na tyle, a tyle powtórzeń, nie wiem. Dlaczego 15, 10, 5 na przykład lubię jako program, bo on pokrywa wszystkie trzy zakresy powtórzeń, ten wysoki, średni i niski, tak? Jak jest 5 powtórzeń, to nie znaczy, że zrobisz 5, to znaczy, że może zrobisz do 5, tak? Dziesiątki z kolei możesz zrobić 8 do 10, a piętnastki 12 do 15. Coś w tym stylu, prawda? Jeżeli matematyczne ograniczenie ciężaru z kolei spowoduje, że ciężar jest za lekki, to co? Może się wczuć bardziej w technikę. Znaczy, że twoja technika jest może zbyt frywolna i bardzo korzysta z pędu ciężaru, bo 15 powtórzeń to nie jest dobre ćwiczenie na zarzuty sztangi czy rwania na przykład. Zapytajcie jakiegoś ciężarowca, czy ćwiczenia dynamiczne korzystają na dużej ilości powtórzeń. No, oczywiście nie korzystają zupełnie, a jeszcze psują technikę. Także takie duże rozważania na temat wszystkich tych matematyki, ilości powtórzeń, czasu napięcia. Znowu być może się wyda to jako takie mącenie w wodzie, tak? Ale nie. Cały materiał się sprowadza do tego, że znajdź swoją liczbę powtórzeń i czas napięcia, swoją prędkość też, co za tym idzie oczywiście, bo to prędkość łączy obie z wartości, czas napięcia z liczbą powtórzeń. Znajdź swoje optymalne właśnie parametry dla każdego ćwiczenia osobno. Jeżeli chodzi o triceps, może po prostowaniu w dół można robić szybko, ale czachą maczę, jak zaczniesz robić szybko, to się w czachę walisz, prawda? A jeżeli to, no, zrobisz to na stojąco, to się może wywalisz, nie? Także zobaczycie, że każde ćwiczenie troszeczkę w inny sposób można z prędkością podchodzić, a co za tym idzie, prędkość razy powtórzenia daje inny czas napięcia i nagle się okazuje, że nasze magiczne liczby powtórzeń są troszeczkę inne w różnych grupach mięśniowych. Oczywiście można to ujednolicić do tej samej ilości pod warunkiem, że zrobimy cały przekrój powtórzeń, czyli na dany mięsień zrobimy 3 ćwiczenia, na przykład na triceps zrobimy ćwiczenie po 5 powtórzeń, ćwiczenie po 10 i ćwiczenie po 15. No wtedy mamy szansę, że pokryjemy cały ten spektrum. To jest ten tak zwany trening holistyczny. Holistyczny trening też zawiera coś takiego jak ćwiczenie w pełnym zakresie ruchu, ćwiczenie w połowniczym zakresie ruchu, czy powiedzmy, że holistyczny może też zawierać ćwiczenie dynamiczne, może zawierać też ćwiczenia izometryczne. Także holistyczny trening to jest coś takiego, to jest taka piękna idea, że wszystkie aspekty, taki crossfit trochę, ale jeszcze bardziej wszechstronny crossfit. Jednak no, może się nie da tego zrobić na jednym treningu, wszystkich tych aspektów połączyć, ale można nimi rotacje robić i zamieniać ćwiczenia. A można po prostu pożyczyć z idei koncepcji treningu holistycznego, to po prostu spektrum powtórzeń od 1 do 15. Zazwyczaj to się dobrze sprawdza, tylko że jeszcze lepiej jest rozdzielić piątki od 10, od 15. To jest jeszcze lepsze niż zrobienie 5 powtórzeń w pierwszym ćwiczeniu, 10 powtórzeń w drugim ćwiczeniu, a 15 w trzecim.
Jeszcze, jeżeli nie chcecie kombinować, zróbcie wszystkie te zakresy powtórzeń. Jeżeli chcecie się uczyć swojego ciała i chcecie mieć najlepsze możliwe tak jakby na receptę liczby powtórzeń, na receptę dla danego ćwiczenia, dla danego mięśnia, no to bardzo długa droga Was czeka. Będziecie musieli badać siebie cały czas, mierzyć czas serii. Ale skoro ktoś lubi tak badania naukowe, to niech sobie przeprowadzi na sobie. Nie? Ojej! Gdzie tam? Przecież ktoś zrobił za nich. Na sobie nic nie udowodnisz. Ale moim zdaniem też nie udowodnisz na grupie. No tak, no ale... Grupa to tylko średnio udowadnia. Ale to bardzo mądra myśl, oczywiście. Lubisz badania naukowe. Zrób badania naukowe na sobie. I ja myślę, że wszyscy ci pracownicy naukowi, którzy na sobie robili badania, którzy sami są sportowcami, myślę, że ich badania naukowe na grupach są o wiele lepsze. Czyli jeżeli ktoś, no nie wiem, no przychodzi mi do głowy na przykład pan Michał Wilk, tak, jeżeli on był zawodnikiem światowej klasy w trójboju siłowym i ma tą duszę sportowca, no to myślę, że on o wiele lepiej zrobi badanie naukowe niż ktoś, kto lubił siłownię, pójdzie sobie na siłownię czasem, ale ogólnie to nie ćwiczy, bo praca, nie? Praca naukowa jest. Więc tyle byłoby na dzisiaj. Dużo mącenia wody, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się albo do holistyki, albo do tego, że sam wybadasz, co jest dla ciebie najlepsze. Wybór jest twój. Póki jeszcze nie zrobisz tych wszystkich badań na sobie, polecam po prostu całe spektrum powtórzeń od jednego, czy od zera nawet do 15. Tyle na dzisiaj. Siła.